Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Sygnał Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Wracam z kolejnej inspekcji samochodu, tym razem w okolicach Mikołowa. Oglądałem Land Rovera, Range Rovera Sporta z okolic 2010 roku. Samochód dosyć zadbany, z oryginalnym lakierem na wszystkich elementach, z przebiegiem około 200 tysięcy, aczkolwiek nie ma historii tego samochodu internetowej w tych bazach. Niby przebieg był udokumentowany, aczkolwiek ciężko to zweryfikować. Samochód ogólnie wypadł dosyć dobrze przy sprawdzeniu. Tutaj przede wszystkim lakier oryginalny i to, że mechanicznie też tam nie było specjalnie żadnych uwag, aczkolwiek przy większej prędkości w okolicach 90-100 km samochód wpadał w drgania, to znaczy kierownica drgała, powiedzmy, przy tej prędkości, albo źle wyważone opony, albo jakieś uszkodzenie felg czy opony wyząbkowane, ciężko to stwierdzić. Równie dobrze mogą być przeguby wewnętrzne uszkodzone. No na tą chwilę to jest ciężkie do zweryfikowania, także tutaj kupującemu zostały przekazane te informacje. Także to wszystko zależy do decyzji zawsze osoby, która taki samochód kupuje. To nie jest tak, że wydaje się jakąś opinię czy rekomendację, dlatego że samochód, ja nagram odcinek jeszcze odnośnie właśnie samochodów używanych, o gwarancji na samochodach używanych. Musimy sobie zdawać sprawę jedną, że samochód używany może się zepsuć w każdej chwili. Znaczy dzień po zakupie, nawet w trasie powrotnej może wyjść jakaś usterka. To jest złośliwość rzeczy martwych też. Także na to czasami nie ma się wpływu w ogóle. A osoby, które kupują taki samochód używany, muszą sobie zdawać z tego sprawę. Dlatego, że znajomy, który sprzedaje samochody właśnie też w komisjach, często jest tak z tymi gwarancjami właśnie, że samochód jest w momencie sprawdzania, jest w stanie dobrym, wszystko działa, a na przykład po tygodniu psuje się, nie wiem, panel klimatyzacji, czy następuje jakiś wyciek oleju, płynu chłodniczego, to może w każdej chwili nastąpić, dlatego że jest to samochód używany. Także to nie jest tak, że mamy do czynienia zawsze z autem perfekcyjnym. Także to by było na tyle właściwie to w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.